Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Łykowska, jestem kierownikiem Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oczywiście w Gdańsku. Chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć o zastosowaniu nowych technologii w hodowli roślin, czyli będę mówiła o roślinach ulepszonych genetycznie. Jakie znaczenie mają rośliny w naszym życiu? Wszyscy Państwo wiedzą. No przede wszystkim podziwiamy ich urodę, ale to pewnie nie najważniejsza część. Rośliny są źródłem pokarmu, schronienia dla zwierząt, są siedliskiem naturalnym dla wielu organizmów. Są tak zwanymi producentami pierwotnymi, czyli są źródłem żywności dla wielu organizmów zasiedlających różne środowiska, ale także oczywiście dla człowieka. Są także źródłem energii, jak wszyscy Państwo wiedzą, węgiel brunatny, węgiel kamienny, drzewny to kopaliny, zawarta w nich energia pochodzi z procesu fotosyntezy, który odbył się w roślinach wiele milionów lat temu. Rośliny to także materiał budulcowy, a także źródło na przykład barwników dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Wykorzystujemy je do barwienia tkanin, do barwienia różnego rodzaju produktów żywnościowych. Rośliny to także źródło i surowiec do produkcji wielu leków. Leki roślinne są bardzo popularne i w przypadku niektórych zdajemy sobie sprawę z tego, że są wyprodukowane z roślin, a w przypadku części z nich nawet nie zawsze to wiemy. Na przykład paclitaxel, lek przeciwnowotworowy, produkowany jest z kory cisa. Ale tutaj nie będę się skupiała na tym, jakie leki produkujemy z roślin. Dzisiaj chciałabym się skupić przede wszystkim na roślinach jako źródle pokarmu dla ludzi. Jakie metody wykorzystywano w tradycyjnej hodowli roślin użytkowych po to, żeby mieć jak największe korzyści z tych roślin uprawianych? Ta historia hodowli roślin użytkowych jest bardzo stara, bo w momencie, kiedy ludzie przeszli z takiego wędrownego na tubylczy tryb życia, musieli zadbać o swoje wyżywienie i rozpoczęli właściwie już pierwsze procesy, które dzisiaj możemy nazwać hodowlą roślin. Te pierwsze etapy, pierwsze rodzaje hodowli polegały na wybieraniu najlepszych roślin i ich rozmnażaniu. Tymi najlepszymi roślinami były wtedy przede wszystkim rośliny najlepiej plonujące, czyli mające największe nasiona na przykład, czy dorodne owoce. W późniejszym czasie zaczęto wykorzystywać mutacje spontaniczne, czyli pojawianie się roślin o dziwnych, ale pozytywnych z punktu widzenia człowieka cechach, a jeszcze później mutacje indukowane, które potrafili ludzie wywoływać stosując różne czynniki chemiczne lub fizyczne. Takie najlepsze rośliny krzyżowano i w efekcie selekcjonowano te osobniki, które z punktu widzenia człowieka były najwartościowsze. Czyli tak jak powiedziałam, albo miały najwięcej nasion, albo miały największe owoce, w zależności od tego, co z określonej rośliny chcieli ludzie uzyskać. Stosowano też krzyżowanie wewnątrzgatunkowe, czyli wybierano rośliny o najkorzystniejszych cechach w ten sposób, ale także krzyżowano rośliny, które już uprawiano z roślinami dzikimi, które wykazywały odporność na określone czynniki. To mogły być odporności na czynniki patogenne, takie jak wirusy, bakterie czy grzyby, ale to mogły być też takie cechy, które pozwalały roślinom przetrwać na przykład w niekorzystnych warunkach środowiska, w takich, w których rośliny przetrwały suszę. Takie rośliny krzyżowano i znów wybierano najlepsze osobniki. To jest ta tradycyjna hodowla. I ta tradycyjna hodowla, która wydawać się może dość taka prosta, doprowadziła do uzyskania wielu bardzo dobrze plonujących i bardzo mających duże znaczenie w tej chwili gospodarcze roślin. Tutaj mają Państwo na zdjęciu przodka kukurydzy, teosintę, a obok kukurydzę, która jest w tej chwili uprawiana. Hodowla człowieka doprowadziła do tego, że od tego teosinty doszliśmy do kukurydzy, którą dzisiaj uprawiamy. Widzą Państwo, że różnica jest ogromna. I ta różnica wynika z tego, że hodowcy selekcjonowali najlepsze rośliny, które miały najbardziej rozbudowane kolby, ale także wykonywali krzyżówki. I to były typowe krzyżówki międzygatunkowe także. Czyli to jest tak zwana kukurydza mieszańcowa, ale uzyskana z tradycyjną drogą hodowli bez zastosowania metod biotechnologii czy inżynierii genetycznej.
Inny kierunek też mieszańców, uzyskiwania mieszańców doprowadził do uzyskania roślin, które nazywamy pszenżytem. To mieszanka pszenicy i żyta. Plusem tych roślin, tych mieszańców jest to, że mają wyższą wartość odżywczą niż żyto, a z kolei większą odporność na niekorzystne warunki środowiskowe niż pszenica. Jeżeli popatrzymy na nasiona tych roślin, to widzimy, że te nasiona pszenżyta mają takie cechy pośrednie między roślinami, nasionami roślin wyjściowych. To też efekt tradycyjnej hodowli roślin. Do tradycyjnej hodowli, jak powiedziałam, zaliczamy także mieszańce międzygatunkowe. I tutaj przykład klementynki, mieszańca pomarańczy z gorzką mandarynką i czerecha, czyli mieszaniec wiśni z czereśnią, też wykazujący pośrednie cechy. Cały czas podkreślam, że to są efekty tradycyjnej hodowli roślin. Ale dlaczego ludzie dążą do zwiększenia plonów roślin użytkowych? Powiedziałam, że kiedyś to było indukowane tym, że ludzie zmienili tryb życia. Ale trzeba brać pod uwagę, że cały czas rośnie liczba ludzi zamieszkujących ziemię i ta liczba zwiększa się w wysokim tempie. W wielu krajach Azji, Afryki, Ameryki Południowej, Środkowej ciągle głoduje bardzo duża liczba ludzi. Około 30 tysięcy dzieci umiera każdego dnia z głodu. To znaczy, że musimy dążyć do tego, żeby tej żywności produkować więcej. Ale czy mamy takie możliwości? Obecnie uprawia się roślin na około 15 milionów kwadratowych ziemi. Bez zwiększenia plonów, czyli efektywności produkcji roślinnej, do roku 2050 trzeba by było objąć uprawą ponad dwa razy tyle powierzchni ziemi. Zwiększenie powierzchni upraw nie zawsze jest możliwe, ponieważ w wielu regionach świata produkcja roślinna jest ograniczona, przede wszystkim ze względów klimatycznych. Nie chcemy też, żeby zmniejszała się powierzchnia lasów, a tą powierzchnię na przykład przeznaczać pod uprawy. Czyli musimy szukać innych możliwości podniesienia wydajności produkcji roślinnej. I takim pierwszym etapem, takim pierwszym kamieniem milowym we współczesnej hodowli roślin była zielona rewolucja, która przypada na lata 50. poprzedniego wieku. Czym była zielona rewolucja? Jakie czynniki złożyły się na zieloną rewolucję? No przede wszystkim zwiększenie intensywności nawożenia mineralnego i zużycia środków ochrony roślin. Selekcja roślin odpornych na patogeny, grzyby, bakterie czy wirusy. Ale także wykorzystanie nowych karłowych odmian zbóż i ryżu. Karłowe odmiany zbóż i ryżu to były spontaniczne mutanty, które zaczęto obserwować na polach, na których uprawiano pszenicę, ryż. Czym się charakteryzowały te mutanty? Proszę zobaczyć, to jest tradycyjna roślina ryżu, a tutaj roślina, którą wyselekcjonowano, mutant karłowy, niższy od tej rośliny wyjściowej, ale jak łatwo zauważyć, charakteryzujący się większym kłosem, bogatszym kłosem, w efekcie lepiej plonującym. Co było przyczyną tego, że te rośliny karłowe się pojawiły? To była, tak jak powiedziałam, mutacja spontaniczna, która pojawiła się w genach związanych z biosyntezą giberelin, czyli hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost wydłużeniowy roślin. Czyli taka mutacja spontaniczna, która pojawiła się w środowisku, została wyselekcjonowana, te rośliny zostały wyselekcjonowane i uprawiane, rozmnożone, co w efekcie doprowadziło do tego, że te mutacje stały się najważniejszym elementem zielonej rewolucji, ale co było efektem zielonej rewolucji? Przede wszystkim wzrost produktywności zbóż i ryżu w latach już po tym etapie wyselekcjonowania właśnie tych roślin karłowych, czyli w latach 1960 i później. Proszę zobaczyć, na tym wykresie mogą Państwo zobaczyć, że na czarno oznaczona jest powierzchnia pól uprawnych, na zielono ilość nasion wysiewanych na tych polach, a na czerwono i niebiesko wzrost produktywności i wzrost plonu. Widzą Państwo, że dzięki właśnie roślinom karłowym, zastosowaniu nawożenia mineralnego, zastosowaniu środków ochrony roślin, produkcja roślinna wzrosła kilkukrotnie na tej samej powierzchni gleb. Za osiągnięcia związane ze wzrostem produkcji właśnie za zieloną rewolucję, profesor Norman Borlaug, naukowiec pracujący w Meksyku, uzyskał Nagrodę Nobla w 1970 roku. Ocenia się, że w
Właśnie wprowadzenie roślin karłowych i zielonej rewolucji spowodowało, że uchronił on od śmierci ponad miliard ludzi. Jakie są źródła podwyższania wydajności upraw w hodowli roślin? Przede wszystkim tutaj, tak jak wspomniałam, w zielonej rewolucji, wykorzystanie roślin karłowych, ale także zwiększenie roślin, odporności roślin na niekorzystne warunki środowiska, susze, zasolenie, wysokie temperatury, zakwaszenie gleby, podwyższenie odporności na patogeny, takie jak wirusy, bakterie, grzyby, czy szkodniki takie jak owady i niecienie. Także zwiększenie odporności roślin na chemiczne środki ochrony roślin, bo takie środki jak herbicydy mają zwalczać chwasty, ale nie chcemy, żeby szkodziły naszym roślinom uprawnym. Czyli rośliny uprawne muszą być odporne na te związki. To była zielona rewolucja. Upłynęło trochę lat i możemy mówić o genowej rewolucji, która nastąpiła w latach 90. poprzedniego wieku. To był czas, kiedy opracowano pierwsze technologie pozwalające na wprowadzanie genów do komórek bakterii, ale też do komórek eukariotycznych, czyli na przykład komórek roślinnych. Jaka była różnica między właśnie tą hodowlą tradycyjną a nowoczesną? Na czym oparta jest ta hodowla nowoczesna, która posiłkuje się metodami inżynierii genetycznej? W tym przypadku wprowadzano do genomu roślin uprawnych nowe geny, których funkcje doskonale znaliśmy, które nie wymagały wielokrotnego krzyżowania. Wprowadzenie tego jednego genu prowadziło do zmodyfikowania rośliny, do jej ulepszenia genetycznego. Jak to można dobrze wytłumaczyć? Na czym polega ta różnica między hodowlą tradycyjną a hodowlą opartą o metody inżynierii genetycznej? Myślę, że prostym porównaniem jest porównanie tego, co jest zapisane w genomie rośliny, do tego, co jest zapisane w książce. Książka składa się ze stron, linijek, wyrazów, liter. Podobnie genom składa się z chromosomów, potem określonych odcinków materiału genetycznego, genów, a na strukturę genów oczywiście składają się nukleotydy kwasu deoksynukleinowego. Jeżeli byśmy porównali genom rośliny jadalnej do książki, to możemy powiedzieć, że w takiej roślinie uprawnej, w ziemniaku jadalnym tutaj na przykład, mamy określoną informację genetyczną zapisaną, tutaj tak umownie oznaczyłam ją czerwonymi kartkami. W genomie dzikiego gatunku, z którym chcemy krzyżować ten gatunek jadalny, mamy wszystkie strony zapisane na zielono. On jest inny, jego genom jest inny. Jeżeli krzyżujemy te rośliny, uzyskujemy mieszaninę genów jednego i drugiego osobnika, ale oczywiście to jest mieszanina dość przypadkowa. Musimy wyselekcjonować z tej mieszaniny te osobniki, które mają cechę, która jest pożądana przez hodowcę. W przypadku inżynierii genetycznej znów mamy książkę, która jest genomem ziemniaka jadalnego, ale do tej książki wprowadzamy jeden gen, którego funkcję dobrze znamy. Wprowadzamy ją co prawda w przypadkowe miejsce, ale wprowadzenie tego genu do tekstu tej książki bardzo zmienia jej treść. Powoduje, że uzyskana roślina jest rośliną, która nabiera nowej cechy, w tym przypadku odporności na bakteryjne patogeny. Jakie cechy nowoczesnej hodowli opartej o biotechnologię możemy uzyskać? No, te same, które w przypadku hodowli tradycyjnej. Zwiększenie odporności na niekorzystne warunki środowiskowe, zwiększenie odporności na patogeny, zwiększenie odporności na środki ochrony, ale możemy także uzyskać zwiększenie wartości żywieniowej uzyskanych plonów i zaraz Państwu pokażę przykłady takich właśnie roślin. Taką rośliną, w przypadku której znacznie zwiększono wartość żywieniową, jest złoty ryż. Ryż bogaty w witaminę A i dzięki temu, że jest właśnie bogaty, że zawiera trzy geny odpowiedzialne za syntezę prowitaminy A, nabiera takiej żółtej barwy. Oczywiście ta nazwa złoty ryż jest dużo bardziej efektowna niż żółty ryż, dlatego tą odmianę ryżu nazywamy złotym ryżem. Proszę zauważyć, że podwyższenie ilości prowitaminy A w ryżu znacznie zmniejsza zagrożenie ludzi chorobami takimi jak ślepota czy anemia, które są właśnie wywoływane niedoborem witaminy A. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dla ogromnej liczby ludzi ryż jest podstawowym źródłem żywności, to ta wysoka zawartość prowitaminy A jest szczególnie ważna. I tutaj chciałabym pokazać, jak
tymi metodami właśnie inżynierii genetycznej poprzez wprowadzenie tych trzech genów zwiększono zawartość prowitaminy w ryżu. Wyjściowe linie zawierały właściwie minimalne ilości prowitaminy A i tą ilość około pięciokrotnie zwiększono poprzez wprowadzenie właśnie tych genów, które zostały wybrane jako geny warunkujące biosyntezę prowitaminy A. Te badania prowadził profesor Ingo Potricu w swojej grupie w laboratorium szwajcarskim i właściwie już pod koniec poprzedniego wieku te rośliny były gotowe. Cały czas właściwie nie ma zgody na ich uprawę w krajach europejskich, natomiast są uprawiane w wielu krajach azjatyckich już w tej chwili. I tak jak tutaj na okładce tygodnika Times powiedziano, ten złoty ryż może uratować miliony ludzi przed właśnie ślepotą czy anemią. Jakie są różnice w metodach, które używamy w tradycyjnej i tej nowoczesnej biotechnologii roślin? O tych tradycyjnych mówiłam. Selekcja osobników posiadających wartościowe cechy użytkowe, wykorzystywanie mutacji spontanicznych, krzyżowanie roślin. Te wszystkie metody hodowca wykorzystywał, nie posiadając informacji o genach, które warunkują pożądane cechy. W tych metodach, które w tej chwili można stosować, opartych o biotechnologię, najpierw następuje identyfikacja genu warunkującego określoną cechę użytkową, potem opracowanie metody wprowadzenia tego genu do genomu rośliny uprawnej i wreszcie stabilizacja tego genu, transgenu w zmodyfikowanej, ulepszonej genetycznie roślinie. Czyli tutaj znana jest funkcja genu przenoszonego do rośliny użytkowej i nasze działanie jest zdecydowanie bardziej ukierunkowane i celowe. Jak te modyfikacje roślin się przeprowadza? Są bardzo różne metody, ale tutaj tylko wspomnę właściwie o dwóch takich głównych metodach modyfikacji roślin. Jedna to bezpośrednie wprowadzanie konstruktu z obcym genem do genomu rośliny uprawnej i to można robić przez wstrzykiwanie na przykład albo metodą wstrzeliwania. Jak ten konstrukt wygląda, który wprowadzamy? On zawiera gen, którego cechę znamy, który na przykład ma podwyższyć odporność roślin na patogeny, na wirusy na przykład. Zawiera też oczywiście czynnik promotorowy, który umożliwia wyrażanie tego genu, przepisywanie tego genu na białko. Zawiera także gen selekcyjny, gen reporterowy. To są już takie geny, które wprowadzają hodowcy po to, żeby można było łatwiej wyselekcjonować te materiały hodowlane, które rzeczywiście zawierają naszą modyfikację. Te geny selekcyjne, tak jak wspomniałam, one umożliwiają szybką identyfikację roślin, które uległy modyfikacji, ale to są też te geny, które właśnie wzbudzały w przypadku roślin modyfikowanych genetycznie najwięcej dyskusji, ponieważ to są geny warunkujące odporność na antybiotyki albo herbicydy. Dlatego w najnowszych technologiach już się tych genów nie wykorzystuje. Tak jak powiedziałam, można wprowadzać materiał genetyczny bezpośrednio do pojedynczych komórek pod mikroskopem, ale można także używać tak zwanych strzelb genowych, czyli odpowiednich konstrukcji, gdzie pod ciśnieniem wstrzeliwuje się do komórek materiał genetyczny, potem te komórki regeneruje się na odpowiednich pożywkach, tak jak tutaj jest pokazane, ale za chwileczkę jeszcze też to przybliżę. Taką drugą metodą, najpowszechniej stosowaną wprowadzania obcego genu do roślin, jest wprowadzanie genu bakterii z rodzaju Agrobacterium tumefaciens. I tutaj metoda polega na tym, że wykorzystujemy naturalny proces, który jest obecny w środowisku, czyli naturalne zjawisko, jakim jest wywołanie objawów chorobowych przez Agrobacterium tumefaciens na roślinach. Ta bakteria ma bardzo specyficzny sposób infekowania roślin. Ona nie wytwarza enzymów, które degradują tkankę roślinną, nie wytwarza enzymów, które są toksynami. Ona potrafi przenieść część swojego materiału genetycznego do rośliny. Genom tej bakterii jest specyficznie zbudowany. Poza materiałem chromosomalnym bakteria posiada duży plazmid i w procesie infekcji potrafi wyciąć fragment tego plazmidu, ten odcinek tDNA i przenieść go do
komórki rośliny infekowanej, a następnie przenieść go do jądra tej komórki i wbudować do materiału genetycznego rośliny. Efektem jest, tak jak pokazałam na zdjęciach, powstawanie takich charakterystycznych narośli tumorowych. W momencie, kiedy uczeni odkryli mechanizm tego procesu, pomyśleli, że może da się go wykorzystać do innych celów. Ten fragment, który jest właśnie na plazmidzie obecny, tak jak powiedziałam, zawiera odcinek tDNA i ten odcinek tDNA to jest ten odcinek, który właśnie warunkuje powstawanie w roślinie tych charakterystycznych narośli. Okazało się, że możemy z tego odcinka właściwie wyciąć prawie wszystko, a przede wszystkim te geny powodujące powstawanie narośli i wprowadzić w to miejsce ten konstrukt, który pokazywałam z genem warunkującym pożądaną przez nas cechę. Jak to wygląda? No, do plazmidu w granicach tDNA wprowadzamy gen pożądany, konstrukt nasz. Następnie bakteria infekuje roślinę i materiał genetyczny najpierw wchodzi do komórki, potem do jądra komórkowego. W efekcie uzyskujemy roślinę zmodyfikowaną genetycznie, która już nie ma tych objawów patogenezy, czyli tych narośli tumorowych, a jest rośliną zmienioną, posiadającą tą właśnie cechę, którą do genomu rośliny chcieliśmy wprowadzić, czyli na przykład odporność na suszę. Takie rośliny zwykle transformujemy, czyli poddajemy działaniu agrobakterium w odpowiednich naczyniach, pocięta tkanka, zawiesina bakterii. Następuje infekowanie roślin taką zmodyfikowaną bakterią, która zawiera nasz konstrukt z genem, który chcemy wprowadzić do komórek roślinnych. Kolejny etap to regeneracja na pożywkach takiej tak zwanej tkanki kalusowej, z której w kolejnym etapie regenerujemy rośliny, już rośliny zmodyfikowane, posiadające tę nową cechę. Takie rośliny hodujemy zwykle w pomieszczeniach, które nazywamy fitotronami, czyli w takich pomieszczeniach, gdzie mamy zachowaną sterylność, ponieważ te rośliny rosną na pożywce agarowej, a źródłem węgla jest tutaj cukier, czyli bardzo szybko by się nam rozwijały też bakterie, gdyby to nie były warunki sterylne, ale także te rośliny muszą być odpowiednio doświetlone, musi być w takich pomieszczeniach odpowiednia wilgotność. I takim sposobem otrzymano właściwie trzy generacje roślin. Pierwsza to są rośliny o podwyższonej jakości i tutaj jako pierwsze muszę wymienić pomidory odmiany Flavr Savr o przedłużonej trwałości półkowej. Pomidory, które można zrywać z krzaków w pełni dojrzałości, a które nie miękną i zachowują taki dobry wygląd i smak przez kilkanaście dni. Pomidory te wyhodowano w 1994 roku, od 1996 roku są właściwie w uprawach komercyjnych, no i cały czas są produktem, który rzeczywiście pozwala na to, że możemy owoce transportować, czy mogą też dłużej leżeć po prostu na półkach sklepowych. To była modyfikacja genetyczna, w tym przypadku polegająca akurat na usunięciu genu, który powodował wytwarzanie takiego enzymu, który wywołuje mięknięcie pomidorów. Inny przykład, to już wspomniany złoty ryż, wytworzony przez profesora Ingo Potrykusa. Tym metodami uzyskano także rośliny o zmodyfikowanym składzie białek. Rośliny o podwyższonym poziomie gliadyn, a obniżonym poziomie glutein, ziarnie, takie zboża i efekt to wzrost wartości wypiekowej nasion tych zbóż. Także prowadzono zmiany w innym kierunku. W kierunku obniżenia poziomu glutenu, po to, żeby otrzymywać ziarno, które będzie służyło do uzyskiwania pieczywa przydatnego do produkcji bezglutenowej. Tutaj te modyfikacje mogły iść w bardzo różnych kierunkach w tych samych roślinach. Druga generacja roślin modyfikowanych genetycznie, roślin ulepszonych genetycznie, to rośliny o podwyższonej odporności na patogeny czy czynniki stresowe. I tutaj chciałabym pokazać pole kukurydzy z wprowadzonym z bakterii genem kodującym białko, enzym syntazę 5-endopiroglino shikimo, czy fosforanową. Jest to enzym, który warunkuje odporność tych roślin na herbicydy. Na polu, na którym uprawia się tą kukurydzę, trzeba stosować herbicydy, żeby niszczyć chwasty. Natomiast ta odmiana kukurydzy jest na te herbicydy odporna. Jak Państwo widzą, rośnie dobrze. Nie, ten wzrost nie jest zakłócany przez żadne chwasty. Takie uprawy kukurydzy prowadzi się w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej już też od końca lat 90.
Inny przykład, kukurydza zmodyfikowana innym genem pochodzenia bakteryjnego, genem tak zwanym BTIS, Bacillus turginiensis. Jest to kukurydza, która jest odporna na szkodniki, czyli na owady, które powodują bardzo, czy powodowały bardzo duże straty właśnie w hodowli kukurydzy. Ta kukurydza jest chroniona przez to, że do jej genomu wprowadzono właśnie gen warunkujący biosyntezę białka BT, które to białko jest toksyczne dla larw owadów żerujących na tej kukurydzy. Tu przede wszystkim chodzi o takiego owada, który się nazywa omacnica prosowianka. I proszę zobaczyć, jak wyglądają plony takiej kukurydzy niezmodyfikowanej i kukurydzy MON 810 z genem BT, właśnie z genem pochodzącym z Bacillus turginiensis. One po prostu są zdrowe. Areał kukurydzy zmienionej genetycznie właśnie tej kukurydzy BT jest bardzo duży w tej chwili. Uprawiana jest powszechnie także w krajach Ameryki Północnej, Południowej. W kilku krajach europejskich jest oficjalnie dozwolone uprawianie tej kukurydzy, natomiast w wielu krajach europejskich nie wolno jej uprawiać, ale ziarno tej kukurydzy w postaci pasz jest do tych krajów wprowadzane. Inny przykład rośliny to ziemniak, także z genem BT, który jest w efekcie odporny na żerowanie przez stonkę ziemniaczaną. Podobny efekt, białko BT jest toksyczne dla stonki ziemniaczanej, w związku z tym stonka, jeżeli nawet żeruje tutaj, to bardzo wcześnie przestaje móc pobierać pokarm, zjadać liście i po prostu te rośliny są zdrowe. Przykład roślin, które dzięki wprowadzeniu genu warunkującego odporność na bakterie uzyskują tą odporność i nie są narażone na infekcje bakteryjne. Tutaj roślina niezmodyfikowana, tu roślina zmodyfikowana, genetycznie ulepszona, odporna na bakterie z rodzaju Ralstonia. Najlepszym przykładem rośliny z podwyższoną odpornością na czynniki niebiotyczne, tylko abiotyczne, takie jak herbicydy, to soja odporna właśnie na herbicydy. Soja zawierająca geny warunkujące jej dobry wzrost na polach, które są traktowane herbicydami. Ta soja jest składnikiem, podstawowym składnikiem pasz wysokobiałkowych. I jest w tej chwili powszechnie produkowana właściwie w 85-90% pól Ameryki Północnej, Ameryki Południowej jest właśnie uprawiana soja modyfikowana genetycznie. Około 80% soi uprawianej na pasze to jest soja modyfikowana genetycznie. Areał soi uprawianej, modyfikowanej jest w tej chwili ogromny i ta soja służy przede wszystkim do produkcji pasz. W Polsce wprowadzono w 2006 roku zakaz wprowadzania pasz zawierających właśnie taką soję zmodyfikowaną genetycznie, ale w efekcie byliśmy świadkami dużego problemu z pozyskiwaniem wartościowych pasz do produkcji zwierzęcej. Właściwie bezpośrednio po tym zakazie ogłoszono moratorium na import modyfikowanej soi, czyli tej soi wysokobiałkowej, ale odpornej na herbicydy i to moratorium jest przedłużane co 2 lata. Także właśnie ostatnio przedłużono na kolejne 2 lata to moratorium, a wiąże się to z tym, że Polska importuje ponad 3 miliony ton soi modyfikowanej genetycznie i bez tej soi produkcja zwierzęca, przede wszystkim produkcja kurczaków w Polsce musiała być bardzo ograniczona, a równocześnie nastąpiłby bardzo wysoki wzrost cen tego mięsa, ponieważ ta soja modyfikowana genetycznie jest tańsza od soi niemodyfikowanej, ale ze względu na jej wysoką wartość białkową, także inne rośliny, które by miały ją zastąpić, byłyby droższe. Soja modyfikowana genetycznie jest obecna w produktach, w paszach wysokobiałkowych właściwie od końca lat 90. Stanowi 90% takiego źródła białka w paszach wysokobiałkowych. Do tej pory nie obserwowano żadnych efektów ubocznych tego, że zwierzęta są karmione taką paszą, a my po prostu spożywamy mięso tych zwierząt. Modyfikacja genetyczna przyczynia się do tego, że możemy tą soję otrzymać w większej ilości, tańszą, a równocześnie nie ma żadnych dowodów na to, żeby ona miała być szkodliwa. Czyli tutaj
Już długość tego czasu, w jakim ona jest wykorzystywana, wskazuje na to, że te produkty modyfikowane genetycznie są produktami ulepszonymi genetycznie, a nie tylko modyfikowanymi. I trzecia generacja roślin pełniących, które mogą, są roślinami modyfikowanymi genetycznie, to zupełnie nowa grupa roślin, które mogą być wykorzystane jako bioreaktory do produkcji różnego rodzaju białek i szczepionek. I tutaj jakie są plusy tego, że możemy w roślinach produkować białka czy szczepionki? Możemy wprowadzić do genomu rośliny takie geny, które warunkują właśnie biosyntezę szczepionek. To mogą być szczepionki aktywne albo bierne, czyli antygeny albo gotowe przeciwciała. I w przypadku szczepionek hodowanych w roślinach mamy pierwszą właściwie ich zaletę taką, że jakby wielkość produkcji uzależniona jest od powierzchni areału uprawy, czyli możemy bardzo łatwo zwiększyć produkcję takich szczepionek. Te szczepionki roślinne mogą być szczepionkami jadalnymi, czyli możemy spożywać takie rośliny, które zawierają szczepionkę, albo mogą być też źródłem szczepionek do iniekcji mięśniowych czy podskórnych. Produkcja szczepionek w materiale roślinnym też jest o tyle istotna, że zmniejsza zagrożenie zakażenia takiego preparatu szczepionkowego różnymi chorobami pochodzenia zwierzęcego. Czyli to jest naprawdę bardzo taka ciekawa perspektywa wykorzystania roślin jako bioreaktorów do produkcji szczepionek. Takim przykładem może być transgeniczna sałata, do której wprowadzono geny warunkujące biosyntezę białek, które powodują odporność na wirus zapalenia wątroby typu B. Takie geny wprowadzono do sałaty, do groszku, czyli do takich roślin, które możemy spożywać jako surowe. Ale także są inne przykłady pokazujące, że można wprowadzać geny warunkujące biosyntezę szczepionek do szeregu innych roślin, tak jak na przykład marchew czy banany, i wtedy uzyskać bardzo wydajną produkcję szczepionek w tym materiale roślinnym. Kolejnym etapem w hodowli roślin, takim kamieniem milowym, było opracowanie jeszcze kolejnej nowej technologii, która pozwala na uzyskiwanie roślin o podwyższonej wartości. I tą metodę nazywa się edytowaniem genomów. Te pierwsze doświadczenia, pierwsze właściwie opisanie tej metody nastąpiło w roku 2011, a jej aplikacje, można powiedzieć, bardzo szybko zostały wykorzystane i w tej chwili już wiadomo, że technologia może mieć wszechstronne zastosowanie. Na czym polega edytowanie genomów? Edytowanie genomów polega na tym, że modyfikujemy geny obecne w genomie rośliny poprzez reorganizację elementów DNA. Nie wprowadzamy tutaj nowych genów, tylko przestawiamy pewne elementy w genomie i w ten sposób uzyskujemy rośliny o ciekawszych cechach i o większej wartości użytkowej. To jest najnowocześniejsza obecnie metoda hodowli roślin, zaliczana do tzw. New Breeding Technology. Na tę metodę składa się kilka różnych technologii, między innymi wykorzystywanie tzw. palców cynkowych czy technologii TALENS, która polega na tym, że się wykorzystuje aktywatory transkrypcji, ale chciałabym się przede wszystkim skupić na tej najnowszej metodzie, chyba teraz najgłośniejszej, wykorzystaniu systemu CRISPR-Cas. Na czym polega ten system? Ten system to tak zwane molekularne nożyczki. To są takie nożyczki, które pozwalają na bardzo precyzyjne przecinanie materiału genetycznego, czyli DNA, i wprowadzanie w tym materiale genetycznym odpowiednich zmian, czyli przestawianie na przykład fragmentów DNA, albo wprowadzanie nowych fragmentów DNA, albo wycinanie fragmentów, które z punktu widzenia hodowcy są niekorzystne. Technologia ta wywrze na pewno już właściwie wywarła rewolucyjny wpływ na nauki przyrodnicze. Ona umożliwia modyfikację genomów oczywiście nie tylko roślin, ale także zwierząt, ludzi, bakterii, mikroorganizmów różnego rodzaju. Umożliwia ona szybkie opracowanie roślin hodowlanych o nowych cechach, takich, które były pożądane właściwie od początku w hodowli tak tradycyjnej, jak i tej hodowli opartej o inżynierię genetyczną, czyli roślin odpornych na suszę, na patogeny, na szkodniki, bez wprowadzania do genomu roślin
obcych genów, czyli genów pochodzących od bakterii. Jak omawiałam roślin genetycznie modyfikowane, to kilkukrotnie mówiłam, że wprowadzono do nich gen pochodzący z bakterii. Uzyskane w ten sposób rośliny nie będą zatem zawierać genów pochodzących z innych organizmów, natomiast będą zawierać wyłącznie własne, odpowiednio edytowane geny. I ta technologia jest pokazana na tym kolejnym przeźroczu. Na czym ona polega? Badaczki Emmanuel Charpentier i Jennifer Doudna zidentyfikowały taką nukleazę, która występuje w komórkach bakterii i chroni te bakterie przed wirusami. Ale ich badania wykazały, że ten enzym, który jest właśnie przez nie odkryty, enzym Cas, może być wykorzystany do tego, żeby specyficznie przecinać materiał genetyczny, w związku z tym, że jest on związany właśnie z tym systemem CRISPR. System CRISPR rozpoznaje określone miejsca w genomie rośliny i w ten sposób można to cięcie nożyczkami, tą nukleazą Cas, przeprowadzić bardzo precyzyjnie. To cięcie może doprowadzić do tego, że jakiś fragment materiału genetycznego jest wycinany z genomu. Może też doprowadzić do tego, że dopisujemy, jakby dokładamy do materiału genetycznego określony fragment DNA, czyli przenosimy jakąś informację genetyczną właśnie za pomocą systemu CRISPR-Cas do materiału genetycznego rośliny. Możemy także w ten sposób doprowadzić do aktywacji określonych czynników transkrypcyjnych, które powodują, że określone geny są przepisywane na białka. Za opracowanie tej metody w 2020 roku, czyli w tym roku, obie panie uzyskały Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. I już przykłady roślin, które właśnie uzyskano tą technologią CRISPR-Cas, to na przykład wyprodukowanie niebrązowiejących pieczarek, czyli z materiału genetycznego tych pieczarek wycięto tymi nożyczkami molekularnymi geny, które warunkują biosyntezę związków, które powodują właśnie ciemnienie. Kolejny przykład to wykorzystanie tej technologii, tej metody do uzyskiwania wysokoplennych odmian pomidora. Przez odpowiednią modyfikację genomu, przestawienie czynników transkrypcyjnych można doprowadzić do tego, że rośliny pomidora będą niższe, ale będą produkowały dużo więcej owoców, czyli ich plenność będzie dużo wyższa. Jeszcze raz chciałam porównać tą metodę CRISPR-Cas, czyli to edytowanie genomów, do modyfikacji roślin za pomocą transformacji bakteriami. Rośliny uzyskane przez transformację, czyli poprzez wykorzystanie bakterii Agrobacterium tumefaciens, zawierają nowe, wcześniej nieobecne w genomie białko, stąd opisujemy jako genetycznie modyfikowane rośliny, czy rośliny transgeniczne. Natomiast rośliny uzyskane za pomocą technologii CRISPR-Cas nie zawierają nowych genów, posiadają tylko własne, zmodyfikowane geny. A zatem te modyfikacje, które są uzyskane metodą CRISPR-Cas, w zasadzie mają taki sam efekt jak mutacje, które były mutacjami albo spontanicznymi, albo mutacjami indukowanymi za pomocą różnych czynników chemicznych czy fizycznych. Co więcej, te zmiany w genomie, które uzyskuje się w wyniku zastosowania metody CRISPR-Cas, nie mogą być odróżnione żadnymi racjonalnymi metodami biochemicznymi od mutacji spontanicznych i indukowanych. Czyli uzyskujemy właściwie takie same rośliny, jakie były selekcjonowane w hodowli tradycyjnej dzięki wykorzystaniu zjawiska mutagenezy, ale tutaj ta przez nas indukowana mutageneza jest ściśle ukierunkowana i skierowana na określone fragmenty genomu roślinnego, na określone geny roślinne. Stąd uważa się, że nie powinno się dzielić roślin użytkowych na takie, które były otrzymane na drodze mutacji przypadkowych indukowanych czynnikami chemicznymi, na przykład promieniowaniem gamma, i mutacji uzyskanych tą metodą CRISPR-Cas. To są właściwie rośliny, które, tak jak powiedziałam, z biologicznego punktu widzenia niczym się nie różnią. Nie ma też racjonalnych przesłanek naukowych, żeby odróżniać rośliny uzyskane na drodze tej mutagenezy spontanicznej czy indukowanej i mutagenezy wywołanej właśnie
poprzez wykorzystanie systemu CRISPR-Cas. Przy czym trzeba naprawdę pamiętać o tym, że większość odmian głównych roślin rolniczych, przede wszystkim zbóż, które są na rynku, ma w rodowodzie mutanty indukowane chemicznie lub radiacyjnie wyhodowane w latach 90. Czyli właściwie większość roślin uprawnych wywodzi się z mutantów, które były mutantami przede wszystkim indukowanymi właśnie metodami radiacyjnymi, ale to były mutacje, które uzyskiwano w sposób przypadkowy, a dopiero selekcjonowano rośliny o takiej cechach, jakie chciał widzieć hodowca. Natomiast w tej metodzie właśnie CRISPR-Cas możemy tą mutację tak zwaną ukierunkowaną, celową wykonać. Czy potrzebujemy takiej metody właśnie jak CRISPR-Cas do uzyskiwania roślin, czy potrzebujemy szybszych i tańszych technologii do uzyskiwania roślin, do doskonalenia odmian roślin uprawnych? No na pewno tak, bo tak jak już wcześniej mówiłam, przyrasta liczba ludzi i niestety nie możemy objąć uprawą coraz większych terenów ziemi. Musimy po prostu zwiększać produktywność roślin. Musimy zwiększać plony poprzez uprawę roślin odpornych na niekorzystne warunki klimatyczne, odpornych na patogeny i szkodniki. Metoda właśnie ta CRISPR-Cas, ta najnowsza metoda modyfikacji genomu, pozwala na skrócenie czasu i redukcję kosztów otrzymywania takich nowych odmian. Hodowla odmian z takich roślin, które są uzyskiwane na drodze mutagenezy indukowanej, to zwykle kilkanaście lat. W przypadku metody CRISPR-Cas możemy nowe odmiany uzyskać w ciągu roku, dwóch. Wykorzystanie tej metody do hodowli roślin użytkowych pozwoli także na racjonalniejsze i bardziej zrównoważone wykorzystanie areału gleb i zasobów wody. Czyli dzięki metodom, które są w tej chwili dostępne, tak metodą modyfikowania genomów roślinnych, jak i metodą edytowania genomów roślinnych, możemy uzyskać rośliny ulepszone genetycznie, które nam dają nadzieję na produkcję większej ilości żywności, przy tym zdrowej żywności oraz na racjonalną i zrównoważoną gospodarkę areałami uprawnymi i zasobami wód. Dziękuję bardzo.